wchodzą. Normalnie wchodzą, już weszli. Ale nie tak szybko, bo muszę was... Gdzie ten kierownik? Gdzie jest kierownik wycieczki? Kierownika wycieczki, proszę. Kierownik, tu zbliżenie na... No. Wiesz wszystko? No. Na pamięć się cały dzień wczoraj uczyłem. Hej. No. Ale trochę uśmiechnij się w kamerze. Nie, słuchaj, zmęczony, tam ale że... Zmęczony, ale szczęśliwy. No, ja chcę podkreślić, że wy jesteście najbardziej wartościowym ekipą. I to będą początkowe... Nie, no, to tak, to ja tylko to chciałem, tu. Początkowe zdjęcia. Bo ja nie zostawię... Nie, no, przepraszam, nie działam. I tu trzeba zaznaczyć, że to jest miejsce, w którym tworzyła się koncepcja tej całej imprezy, tak, prawda? No. O, proszę, uprzejmie i na tym chyba... A bez siebie ani ruch. Nie no, lacha normalnie. Nie, się czujesz, bo ja się dowiem. Nie, kurde, nie, no ty, żona mówi, że... No. Co? Zespół. A masz coś na gardło? Uwaga, dobra, ostatnie chwile przed. Ostatnie telefony. Może pogadamy, cześć. Tu drugi telefon, pięknie. To wszystko pięknie. Dobra. Ostatnie wytyczne. Że nie ma potrzeby, żeby ten normalnie. Dziękuję pani. To doskonale wyszło, kurde, jesteście w kursie dzieła teraz, normalnie. Zamykanie okien. Paweł Krzyżanowski, kurde. Czeka na kasę. Ja mówię, proszę panią, wschodzie mi zaraz moment. No, no, dobra. Czyli co, wszystko jest okej? Gotowi? Gdzie tu jest ten? Proszę, kurde. Waliza. Walizek jest? Ten walizek nie jest mój, ale z pana głupi wuj, ten walizek nie był mój, prawda? Pamiętasz to? Znam to. Znasz, dobra. Czyli co? To jest ta gotowość, już uznajemy, że stanowisko dowodzenia, tak? Ostatnie odmeldowanie się żony. Aha, ja myślałem, że służbowe, no. Dobra. Dobra, długo nie odbiera. Małżonka nieprzygotowana do odebrania meldunku. Dobra. Cześć. No melduję się już, że jestem gotowy, także tracę łączność taką stacjonarną. Jestem, przechodzę na komórkę. No. Tak, oczywiście, że tak. No. No, trzymaj się. Allicht, jak mawiają starożytni Anglicy. No trzymaj się, panie. Czyli na tym kończę, żeby nie przy... Dobra. I wejście, odważne, proszę. I tu skończę. Słuchaj, teraz w tym roku to ja tu skrzypce gram, a ty będziesz spokojnie siedział. Dobrze. Ale ten, ale no, mail to mi dramatyczny. Tak? Czysta woda, tak? Nie, to jest witam prezesa. Wszelki duch witam prezesa. Witam. To nie taki kurwa prezes, jak wszystko się i dupy trąba. Proszę. Przynajmniej. Poszukuję do wody i to wymyśli. No to ładnie. Czy ty w ogóle mieszkałeś w regionowie? Tak. Młodek, jakiś parę słów organizacyjnych może powiedz, żeby się uwieczniło. Gdzie? Dobra. A później będzie w TVN-ie. Pewnie, że tak. To jest uzgodnione. Nie tylko w TVN-ie. A tutaj jeszcze swojego sąsiada. Kurde, patrzę i o czym nie wierzę. Kurde, no. Sąsiad. Dobra, o. Parę lat temu na wsi. Mieszkam na wsi, kurwa. Ja też rozpatrywałem taką możliwość, ale kasy. Jeden z pierwszych, który chciałbym sprzedać mieszkanie, działkę. No coś za coś zawsze musi być. Nie, no ja wiem. To ty obszary, który nie mam. Dobra, i na razie wystarczy, żeby... O, prawidłowo, do tyłu. Leusz Krzyżanowski jest, Romek Malur jest, Mirek Sacharczuk jest.
Janek Skoczyński jest, Zabacki Sławek jest, Tadziu Łopatr jest i Jureczek Kubrak jest. Muszę powiedzieć, Jurek, pokaż się. Jurek stąd jest jedynym, który służy w tym budynku. Jest szefem sekretariatu, sekretarzysta. Muszę powiedzieć, że zostało nas, Włodek będzie was tutaj zaznajamiał o pewnych rzeczach, bo zostało nas, ilu Włodziu, czynnych? 6, który aktualnie służy. Z generałem, naszym kumplem, który też będzie, brygady, będzie, nie bijcie go tylko tam, jak tylko, nie bijcie go, jeszcze o to proszę. No Włodziu tutaj powiedział, ten autobusik, który mamy, dzięki uprzejmości dowódcy wojsk lądowych, problemy się zrobiły wielkie, panowie, z tymi teraz, że jakbyście chcieli brać w czynnej służbie, czy tym, takie przepisy się zmieniły, ale to nasi koledzy zgotowali nam taki los, to mówię wam oficjalnie. Wszystko załatwiają, co, jakby co, co chodziło, Tadziu? Face to face, uzdrawiamy, rozumiecie, siły zbrojne w zakresie transformacji, bo z Włodkiem tutaj pracujemy w Departamencie Transformacji. Za szybko wychodzicie, Krzysiek, kurde, no. Ja jestem przeziębiony, wiesz. Ja wierzę. Słuchaj. Tak? O Jezu, no. A troszeczkę nie można? Ja proszę pana, wszędzie tą informację. A nie zauważyłem, dobra, dobra. Już nie? Opanowałem sytuację. No ale... Tego pedalskiego papierosa. Mirek, Birek, pilnuj Tada, żeby... Ej, tak już podczas... 9, 8, 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
muszą. Dywizji poszedł na granie, tam dostał generała, nie poszło. Wyznaczyła mi za 3 dni ten. Przyszedłem zobaczyć, co kierownik wycieczki robi. No kontempluje. Ale w który kąt? Lewy, prawy, kurde, o, tu drugi, widzę, zastępca kierownika. Ja, na Jasnej Górze. Gdzie na Jasnej? To tam. Pod grudem ćwiczenia ja zarządziłem prywatkę dla naszych dziewczyn. No to zaprosiłem. Plus Jolę. Jola oczywiście z Wrocławia. Jola z Wrocławia, proszę do nas. Tak, od razu, bo to tak. Taki sentyment do tego zdarzenia. Kurczę, podobnie jak przyjedziesz kiedyś do Wrocławia, to zapraszam. A wszelko mi gdzie to pójdzie? A poza tym jeszcze to mamy wyszukać drugie szkolenie, bo mówię, jak to masz powiedzieć. Thank you.
Wojtek, ale naszłem cię dobrze. Kurde, teraz będziesz... Złapałeś mnie na spaniu, no jak mogę? No teraz będziesz, kurde, musiał się wypłacać. A tam gdzie poszedł do... Stacja Odlew. Tak. Później będę sprzedawał minuta filmu za 1000 zł. Zdaliśmy sobie, że Młodek zadaje pytanie, czy pani wspomniał formację? Jak ty mi zadajesz pytanie? Czy forma szkoleń? Czy forma szkoleń? Nie wiem. Wersję korporacyjnego funkcji. Ja bym pytał się, proszę pana. Mówi niewiele, czy oni będą mieli czymś mieli? Nie pragnę być ironiczny. O kurde, przed latem, no. Próbował wyzwolić się ze stereotypów charyzmatycznych lekarzy pogodowania. W tym trudnym portrecie profesjonalisty, wywołanym przez profesjonalistę, nie braknie tak na alkoholu. Że nie za bardzo elegancki. I teraz trzeba się jakoś wyrobić. Moja wojna. Tak się nazywa. To takie wspomnienia to każdy. Słuchaj, ja mówię, że jak się bardzo. Chyba proszę, bo na razie ten stanie, bo tutaj nie będzie bardzo wiodna. Nieco później jak planowaliśmy, ale jesteśmy właśnie. Sekretariat czy recepcja na każdego tam czeka. A gdzie sekretariat wykonawczy? Tak, tutaj trzeba za samochodem i zaraz w lewo, tam gdzie te schody tradycyjne tam są. Będzie jutro zdjęcie robione, też. Zapamiętać. Nie wiem. Pamiętam 5 lat temu to samo. Teraz powinien być pokojami? Nie. Nie,
Kurecka! Nie przepraszam cię, panie! No tak, no przepraszam. Ja jeszcze go raz spotkałem. Teraz tak patrzy na mnie, ja wiem co? No, ale to ja wiem co, no, chyba nie masz pretensji. Przepraszam, ja jeszcze zawsze na siebie. Właśnie tak myślałem. Czesiu, Czesiu! Czesiu, komendancie! Wymienię tylko za wszyscy generały Makuli, które nie istnieją. Pamy, biegamy, ćwiczymy sobie literuchy i tamterów. Nie zamknięcie. A ty nie dostajesz żadnego info, ani sensu. Ja ze swoją nie. A już widzisz to, jak twojej żonie przekazywałem. Tak się dodzwoniłem gdzieś tam. Wiem, że... Panowie! Nie! Bez mikrofonu! Nie ma nas jeszcze wszystkich, ale podjęliśmy decyzję, żeby wasze żołądki na widok tych wspaniałości nie cierpiały. Chcę jakoś półoficjalnie rozpocząć. Strasznie gorąco was tu witamy. Chciałbym, żebyśmy... zrobili takie przeliczanki, jak to zwykle robiliśmy, żeby wiedzieć, ilu nas jest. Ale nie to chciałbym w pierwszych słowach powiedzieć. Chcę tylko rozpocząć od tego, że takiego stwierdzenia, co było niemożliwe, jest możliwe. Jeśli się chce, to się zrobi. W związku z tym... Dziękujemy. Tak, ja myślę, że po tej jeździe dość przydługawej, przynajmniej ze stolicy, podjąłem taką jakąś decyzję, że chyba Wadowice trzeba przenieść do Warszawy. To byłoby wtedy bliżej wszystkim z tego. Nie wiem, czy się Czesiu przyznał, ale... Czesiu, chodź tu, Czesiu, chodź. Słuchajcie, otwarcie i zapalenie tego ogniska to jeszcze nastąpi. Dowódcy nasi jadą, ale teraz chciałbym naprawdę tak na pół oficjalnie powiedzieć, że to już dzisiaj otwieramy. Możemy jeść, smakować, a kiedy będzie jeszcze sposobność, przerwiemy to na okoliczność powitania naszych dowódców. Ale słuchajcie, ja wam jeszcze powiem tak. Wodek mówi, tyle było problemów. Ostatni raz, ja mówię, Wodziu, powiedzmy, że jeszcze raz robi, Wodziu. Tak. Polska z mech! Za rok, jak wiecie, będzie okrągła data założenia Kamaszy, 40 lat. No jest okazja, zobaczymy co jest. Ale już coś obiecywał. Nie, to naprawdę mi sprawia przyjemność, to nie odchodzi. Co nie jest łatwe,
to się przekazuje. W związku z tym stałe twarze, kochani. Stasiu, komendancie, który, Czesiu, który ręce rozkłada, kiedy jesteśmy. Wiesiu tutaj do nas dołączył. Robiliśmy wszystko, już nie mówię o Krzysiu, wszystko, aby po prostu tutaj się nam to udało. Życzę sobie i wam również. Miłego spotkania. Podejrzę, co panowie biorą, żeby, na, dla, żeby potomność widziała, jaki był wyszyn. No. Tam kolega jakieś ogóreczki. Proszę, proszę. Ja podglądam, co koleżeństwo, jakie menu wybiera. Znaczy bardziej wóz. No kurde, widzę, że ogórek mają. O, bardzo. Sprawdzałeś, czy zamyka. Jasiu, tu, tu stoi. Żadna firma. Teraz Jasiu Dobra, Włodek, nie bądź taki zaaferowany, kurde, no. Trochę zwracaj uwagę na fotografa, no. Lacha.
chora chodziła. O, tutaj, sąsiada. Gdzie to złapało? Dobra. Jureczek, gdzie pan jest wszystkim? Gdzie tyle teraz? Ja sobie powiem, że ja wszystkim Przygotowania do zdjęcia zbiorowego. Poczekajcie, bo się czasowo, kurde, nie wyrabiam. Włodek, czasowo się nie wyrabiam. Krótka liga, co? Teraz już nie nagrywaj, chciałem, żebyś... Na koniec wycieczki będzie fundowane piwo Żywiec lub Soczek. Lub Soczek. Piwo, dzieci. Lub Soczek. Ja teraz muszę wiedzieć, kto piwo, kto Soczek. A ten Soczek sam bez brodu? Bez. Piwo. Dobra, inaczej zapytam. Ja Soczek. Dwa, tak? Trzy są. Dobra, trzy są. Cztery. Nie, piwo, nie lubię. Piwo. Uwaga! Kto pije sok? Sok! Jeszcze raz się pytam. Raz. Trzy. To tak gadacie i nie widzę. Dobra, cztery sok. Jasne. Mała informacja. To będą przewodnicy, wszystko wiedzą, gdzie będziemy. Każdy po wyjściu, żeby nie zapomniał, dostanie kufel, bawiliśmy. Nie rozgląda się za dziewczynami, za jakimiś maszynami, tylko żebyście kufel dostali. Nie, my go nie mamy, to jest trudno. No Szkowski, kurwa, kufle zbiera, nie przyjechał. Kolejna sprawa. Jak wyjdziemy, jest dużo czasu. Jeżeli będą chęć, nie skarć marzywie, jest blisko. Jest bardzo duży wybór. Nie wiem. Bardzo duży wybór piwa jest. Można, żeby jak śmiechy zatrzymać się i tak dalej. No i jakiś tam kufl jest użyć. Na pewno będzie ten port. Port sklepak Rzeca. I oczywiście jakiś inny.
Kaskada rzeki Soł, o ile dobrze zrozumiałem. To znaczy łatwiej, tylko że jedni mówią, że tak dobrze, drugi mówią, że ale bym się egzaminów. Możemy sprawdzić, bo są niektórzy się... Nie, może no dokładnie, bo świadectwo musi rzucać. Tu się wypróżę, nie nadaje się. A potem się wypróżę. Tak się zapyta, bo... Dobra, dziękuję, dziękuję. Natomiast ten przed wami, tak, tylko to ten trzeci, najmniejszy, na którym nie ma sportów wodnych, my jesteśmy tutaj na Zaborze Czeńskim. Ale Kaskada Sowy, to wbrew pozorom nie są tylko trzy zbiorniki, mamy jeszcze czwarty. A, widzicie panowie go? Idziemy. Proszę? Tutaj idziemy, no, tak? Powtórkę. Daj swoje zdjęcie, to cię wprowadzę. Zrób nam zdjęcie, bo ten nie umiał. Zinio! Moment. To chodź jeszcze raz. Weź. Włodek, popatrz się. No. Słuchaj, patrz, przyjdziemy. No widzę, kurde, ja już się nie wyrabiam. Soczek. Jeszcze jeden kolega. Jeszcze sami nie soczek. Bijący. Dobra. Teraz pan mi. Wodek, nie mogę się dopchnąć do ciebie, żeby cię uwieczyć. Dobra. 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 Dob
To jest właściwie górski potok, wypływał z góry Sprzyczna. Ujęcie wody znajduje się 2,5 km od browaru. Drugi składnik piwa jest 3 powtory. W pierwszym po prawej stronie szyszki śmianowe. Pozostałe z dwóch jęczmień. Oto ten miejsce. Wejście na muzeum. Drzwi widzimy dokładnie z tej strony. Muzeum znajduje się w piwnicach, wykute w skale, pod budynkiem z charakterystyczną miedzianą kopułą. To jest serce browaru, warzelnia. To tam rozpoczynamy proces produkcji piwa, a po odwiedzaniu, po degustacji, wychodząc przez sklepik z pamiątkami, wychodzimy tu, na dziedziniec restauracji żywieckich. To są zabudowania w tym miejscu. Restauracja, piwiarnia żywiecka. To były pierwsze budynki administracyjne w browarze. W tej części kompleksu w latach 80. funkcjonowała słodownia. Dziś słód przychodziły gotowy, odwyspecjalizowany w słodowni. Drugi budynek administracyjny z roku 1928. W tym budynku do dzisiaj siedzibę ma dyrekcja browaru Szymców. Za budynkiem będzie... Nie, będzie mi jak ja nie będę. Ty nie chodzisz? Ja nie chodzę. No to idziemy też. Pani nas tam... Wehikuł czas. Uwaga, rozbieram się do nas. Drugie się przysypają. Wehikuł czas. Ale... Zaraz puszczą ten... Aktywacja systemu wehikuł. Albrecht Habsburg był Austriakiem i w tej Galicji były rozsiane tak zwane reprezentacje arcyksiążęcego browaru w Żywcu. Były to punkty. No panie Błażej, on był naszym zaborcą. Proszę? Był naszym zaborcą. A akurat sam arcyksiąże na pewno nie. A on sobie tutaj legalnie te ziemie wszystkie wykupił. I pierwszy. Wcześniej używano również etykiet na piwa żywieckie, ale te etykiety były przyklejane przez reprezentację arcyksiążęcego browaru Żywcu. Pierwsze butelki z piwem były zamykane korkiem, takim jak mamy dzisiaj butelce z winem. Pierwsze butelki z piwem otwierano korkociągiem. Substancji niesłodowane albo z dodatkiem takiej substancji. Z prosa, z sorga, z kukurydzy, z ryżu. Tutaj możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Ale wtedy właściwości fizykochemiczne takiego piwa są całkiem inne, bądź też odbiegają po prostu od standardowych norm. Słód do lat 80. robiono tu na miejscu browarzy. Dzisiaj sama produkcja słodu dla browaru jest po prostu nierentowna, dlatego słód przywozimy gotowy. Tym zajmują się już specjalistyczne słodownie. Słód browarza jest tylko śrutowany i mieszany z wodą. To jest właśnie proces zacierania. W wyniku zacierania powstaje mieszanina, czyli zacier, który trzeba następnie przefiltrować. Podczas filtracji oddziela się już łuskę jęczmienną, która jest odpadem w browarze. Taki odpad nazywamy wysłodzinami albo młotem. Młoto browar sprzedaje rolnikom. Rolnicy wykorzystują młoto jako pasza dla bydła. Oczywiście to jest odpad przed fermentacją, więc spokojnie pijemy polskie mleko. Tam nie tyle pracownik mógł piwa z browaru zabrać do domu. I jest też rejestr zwiedzania. Tak, nie pozoru, bez zeszycie z napisami wycieczki. Teraz nie ma dodatków, absolutnie. Za to są automaty na młotierniach, także pracownicy robią się dodatkowo badanie. Nie wiem, komu to przeszkadzało, naprawdę. W rejestrze zwiedzania informacje. Kto browar zwiedzał, kto grupę poprowadził, oprowadzał i ile grupa piwa kupiła. Degustacja była nielimitowana. Czy po prostu stąd się nie dało wyjść. A pracownicy mieli więcej roboty przy wyprowadzaniu. To jest to już produkcji piwa. Taka prawda. Dobrze, że dzisiaj na tym trochę panujemy. Za ścianą tutaj mamy pana operatora kamery i jeszcze mini kręgiernię. Więc teraz sobie faktycznie tam przejdziemy. Zaproszę państwa do Mariusz. Ten obecności historii. Kierowano w budowie wszyscy budowacie. Pana zapraszam, bardzo proszę, żeby pana kolumnie trafili przypadkiem. Wrzucamy trzy zapalone zielone świecie z jednej albo z drugiej strony. Proszę sobie spróbować. Może się komuś uda, tylko pilnujemy tego zielonego światła. Dobrze? Z jednej, z drugiej. Podchodzimy, próbujemy. Można sobie spróbować. To jest u mnie wdrożone. Wszystkie na lewo. Będzie mi jedzić.
Nie, tylko jedziemy na minutę. Młodek, w tej karczmie to będziemy jeździć. W tej karczmie to będziemy jeździć 5 soro. I lulki, indywidualnie. Nie, a, rozumiem. Przecież jako 16 czy tam mamy... Czesiu, rozumiem. Bo musielibyśmy z drugiej strony... Czesiu, wszystko jest jasne. Ból kierowcy, masz mi książkę przysłać, bo ci skąd zadek jak ty to ten. Albo po skarze dano się gdzieś piwo pił. Mały co oni. Ja już nie mieszam, wczoraj się przepełnił. Władek, widzę, że lubisz zwierzęta. Zwierzęta i właścicieli zwierzęta. Ale tych, którzy dobrze traktują zwierzęta. Tak, ale słuchaj, taka nie wiem, czy to zwierzęto, ładna kobieta, czy to zwierzęto też Jezus lubi nas. Kurde. Nie. Ja mam ochotę cię pogłaskać, ale się boję ciebie. Amstaw, daj spokój. Tak? Ja spowodowałem, moja krzesznica miała i ziemia, bułkę. No ale widzisz, jak się przypomnisz, to okej, no. Będzie ukarany dzisiaj. Na taką pracę. Dzisiaj musiałbyś przez to może być jeszcze. Adam. Mam parę. Słuchajcie, czy ktoś jedzie z Wadowic do Krakowa i nie ma transportu? Mam papier, jest taki ktoś? To złoś się do mnie, bo ja szukam 10-15 osób, bo po nas by przyjechał wtedy bus specjalny i by nas za 7 zł wszystkich zawiózł do Krakowa. No to oczywiście, że tak. To trzeba ogłosić. Trzeba ogłosić. No bo mam tutaj... No mam wydrysy dzisiaj później wieczorem. A będziesz tańczył? Z komendy. To dobrze. Po dwóch godzinach, po godzinach mocnych. 0-0. Mocny i z godziny po nie lubię tego oprawiania, nie tego. Ja tego nie lubię. Teraz byliśmy na kozła, rozumiesz, w czerwcu. Ten mam na takiego poziomka. My możemy robić miesięcznie. Za rok będzie 40 lat. A no jak przyszliśmy? Jak przyszliśmy? Właśnie w naszym wieku. Trzeba robić częściej, bo ludzie odchodzą. Już są powołania i... Nie, no. Nie, kurwa, stał problem.
Słuchajcie, mamy piękny ośrodek czasowy. On ma cały czas pomysły. Ja jako były sekretarz Urzędu Wojewódzkiego Parku, był sekretarzem parku, dostałem działki Szwajtanii Kaszubskiej jako zapasowe miejsca pracy na okres W. To ja od razu je w działku użytkowym. Wszyscy mieli działki. To pochodzi wojna. Niech się rekrutują. Tam jest, to tak było świadczy. Już się rozpierdolił za dużo wojewódzkiego. Siadam, oni nie widzieli. To jest stało na dzisiaj. A już mówi tak. To kapitanom dziękuję, mówi, niech idą na moje konto, nie wybił kamer. No, bo siedli się na to. Ale to właśnie to. Ale mówi to. A właśnie, jest za mną. I tak jak dzisiaj.